Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Wiem Wszystko. Chciałem powiedzieć co nieco o pracy kierowcy tira, dlatego że przed rozpoczęciem, powiedzmy, czy powiązane razem to będzie z firmami, ile zarabiam, cykl będzie taki dosyć obszerny. Jak wygląda praca kierowcy tira? No, część ludzi no, myśli sobie tak, no jeżeli jest to kierowca, no to praca polega na jeżdżeniu samochodem, w tym przypadku ciężarówką. No akurat w przypadku kierowców zawodowych to tak nie jest. Można by powiedzieć, że jazda to jest w sumie 1/3 tak naprawdę czasu, który poświęca się na tą pracę, że tak powiem, bo praktycznie mówiąc, jeżeli ktoś jeździ na trasach krajowych czy to na międzynarodowych, wykluczając oczywiście osoby, które jeżdżą po trasach lokalnych, gdzie codziennie są w domu, powiedzmy, czy gdzieś tam po budowach, to u nich akurat można powiedzieć, że praca polega na jeżdżeniu czy tam na oczekiwaniu w ciągu 8 czy 10 godzin, przepracują dniówkę i idą do domu po prostu. W przypadku kierowców, powiedzmy, na tirów tak zwanych, na trasach krajowych czy to międzynarodowych, to 1/3 gdzieś zajmuje maksymalnie 9 godzin, 10 godzin zajmuje jazda, powiedzmy. Reszta to jest tak naprawdę jakieś 8 godzin snu, czasami nawet mniej, i reszta to jest czas oczekiwania, powiedzmy, na załadunek czy zabezpieczenia załadunku, także można powiedzieć praktycznie, no i w ciężarówce spędza się 24 godziny na dobę, czyli praktycznie jest się w pracy, można powiedzieć, cały czas. To jest takie mylne wyobrażenie, że praca kierowcy, sama jazda jest oczywiście bardzo przyjemna. Teraz tymi ciężarówkami nawet się lepiej jeździ niż osobowymi samochodami, mają w większości automatyczne skrzynie biegów. Coraz częściej jest ten pomad aktywny montowany w tych ciągnikach siodłowych, czy automatyczne światła, czy lampy ksenonowe. Także tak naprawdę jazda jest nawet mniej męcząca, powiedzmy, niż samochodem osobowym. Siedzimy wysoko, dużo widzimy, ale sama otoczka tej pracy, czyli powiedzmy spanie po parkingach, czy jedzenie, przygotowywanie sobie jedzenia, głównie kierowcy jedzą albo jakieś suche prowianty, albo puszki. No nie jest to za ciekawe jedzenie. Nie są w stanie sobie przygotować, powiedzmy, część oczywiście, można powiedzieć, że kierowcy dużo zarabiają, no to i stać. Tylko że kierowca, jeżeli by że tak powiem, przejadłby dietę codziennie, to tak naprawdę to nie ma sensu taka praca, dlatego że tyle samo by zarobił gdzieś w fabryce, powiedzmy, i nie miałby, powiedzmy, problemu z jeżdżeniem po całym świecie, powiedzmy, i tułanie się po parkingach. Dlatego większość albo bierze jedzenie jakieś przygotowywane, powiedzmy, w domu, typu słoiki, jakieś dania, powiedzmy, typu mięso peklowane czy tam wekowane później w piekarnikach, różne potrawy, takie w zależności co kto lubi, no i jakieś suche potrawy, kasze, makarony z jakimiś sosami. Dużo ludzi też widzę na filmach, je jakieś zupki chińskie. Teoretycznie no można jeść takie coś, ale ja rozmawiałem odnośnie tego, bo sam byłem kilka lat kierowcą tak zwane, głównie na trasach, powiedzmy, po Polsce czy tutaj na międzynarodówce bliskiej. Można powiedzieć, że dużo żywi się samymi tymi zupkami w proszku. Według mnie to nawet rozmawiając z częścią starych kierowców, większość miała zniszczone, powiedzmy, jak nie żołądki, to wrzody jakieś na żołądkach. Większość jest otyła od takiego jedzenia tak naprawdę. Raz, że nie ma ruchu, większość jest schorowana. Ogólnie praca kierowcy, ktoś powie, że tylko się siedzi na fotelu i się kręci kierownicą. Jeżeli by tak było, faktycznie to byłaby to super lekka praca. Niestety, cała otoczka, tak jak mówię, czyli spanie w kabinie na 2-3 metrach kwadratowych, czasami w podwójnej obsadzie, to nawet dwie osoby.
Dodatkowo szukanie parkingów, sam stres, powiedzmy, teraz za granicą jest tyle tych ciężarówek po drogach, że bardzo często nawet nie ma gdzie się zatrzymać na parkingu, powiedzmy, w godzinach popołudniowych, także sami kierowcy są praktycznie zestresowani, bo sama jazda to jest, że tak powiem, pikuś. Część ludzi młodych tak naprawdę przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy, który też nie jest tani, później kwalifikację wstępną też trzeba zapłacić, wszystkie egzaminy, jeżeli się nawet pozdaje za pierwszym razem, co nie jest takie oczywiste, to koszty są kilkutysięczne i warto nawet, jeżeli ma się znajomych czy w rodzinie kogoś przed takim rozpoczęciem kursu wsiąść, powiedzmy, do ciężarówki, wybrać się w trasę i zobaczyć, jak to tak naprawdę jest, bo dużo ludzi ma mylne wyobrażenie, że praca kierowcy polega na samym jeżdżeniu tylko. Jeżeli by tak było, to by było super po prostu, no ale tak nie jest. Znaczy, no polega na samym jeżdżeniu, ale to jest bardzo mało przypadków. Można powiedzieć, że polega na samym jeżdżeniu, jeżeli ktoś by jeździ na trasie jakiejś liniowej, otwiera, powiedzmy, z tyłu drzwi naczepy, ładują typu kontener czy lodówka, ładują mu tam towar. Jak mu załadują, no to mu tam pukają, czy ten zamyka drzwi i odjeżdża, i powiedzmy jedzie 300 km gdzieś do innego miasta, podjeżdża pod rampę, otwiera drzwi, oni to rozładowywują, odbieram papiery i jadę. No to w takim wypadku powiedzmy, że kierowca się nie namęczy, no bo nie musi ani zabezpieczać. Tam zazwyczaj godziny przyjazdu, powiedzmy, są tak wyliczone, że się tam nie czeka, no ale to też jak zwykle po drogach nigdy nic nie jest pewne. Także to jest najbliżej, powiedzmy, takiego typowego samego jeżdżenia. Niestety większość kierowców na międzynarodówce czy coś, czy tutaj trasach krajowych, to jeszcze tym bardziej, dlatego że zmaga się czy to z korkami, czy powiedzmy z samą jazdą po centrum miast, która też jest stresująca dla takich samochodów dużych, powiedzmy, te drogi są wąskie. Czasami trzeba cofać w jakieś uliczki, czy pod sklepy, czy markety, ci co jeżdżą w dystrybucji. No nie ma lekko, że tak powiem. Praca na budowie, nawet jak ktoś, powiedzmy, no to też, jeżeli idzie 8 czy 12 godzin jeździć wywrotką, powiedzmy, na budowie, to też nie jest lekko. Wywrotka jest specyficzna, bo jeszcze dodatkowo dochodzą, powiedzmy, też takie kwestie utrzymywania tego auta w czystości, no bo wszędzie mandaty, policja może nas, że tak powiem, przykrywania ładunku tego, co jest na wywrotce. Dużo kierowców nie przykrywa, no i jedzie, jak wiadomo, mandacik 150 czy 200 zł za nieprzykrycie ładunku, czy tam zanieczyszczenie jezdni. No ogólnie można powiedzieć sam stres, tak naprawdę. Trochę może kierowcy, ci co jeżdżą za granicą, odpoczywają na tych autostradach, powiedzmy, czy to w Niemczech, czy w innych tych państwach zachodnich. Jeżeli już wyjadą, powiedzmy, to chyba nawet lepiej jest jechać w jakąś dłuższą trasę, powiedzmy, i wtedy nie ma się, powiedzmy, wielu miejsc rozładunków czy załadunków. Jedzie się do jednego punktu, no i rozładowywuje się i jedzie się następne 1500 czy tam 2-3 tysiące kilometrów powrót w inne miejsce. Także nie ma tyle stresów, powiedzmy, z rozładunkiem czy załadunkiem. Odnośnie jeszcze, powiedzmy, samego życia też w kabinie, no to niestety to też trzeba być specyficznym, żeby wytrzymać, powiedzmy, 3 tygodnie, tak jak niektórzy jeżdżą, czy nawet 4 tygodnie jeżdżą ludzie, czy nawet 6 tygodni w kabinie, no to ile trzeba zabrać, że tak powiem, ciuchów ze sobą i tego jedzenia tak naprawdę wszystkiego. To jest niewyobrażalne tak naprawdę. To tylko samemu można się przekonać, powiedzmy, ja to taką trasę, to trzeba być też specyficznym człowiekiem, lubić, powiedzmy, takie życie. Jak to mówią kierowcy, w budzie spać i sikać pod koło. To jest też druga kwestia tak naprawdę infrastruktury, która jest dla kierowców ciężarówek. To nie są, powiedzmy, Stany, gdzie są duże, powiedzmy, parkingi, truck stopy,
gdzie można się wykąpać. Tutaj też na zachodzie za wszystko trzeba płacić, za prysznic. W Polsce tak samo. Ja się spotkałem bodajże na stacji benzynowej prysznic 5 zł, ale to było kilka lat temu. Teraz obecnie już pewnie nawet i są stacje, gdzie i 10 zł biorą za prysznic, powiedzmy. Także za granicą też nie ma nic za darmo, tak naprawdę. Dużo parkingów też jest płatnych. Dowiadujemy się na przykład po zaparkowaniu, czy to rano, że musimy zapłacić 10 czy 15 euro za parking, za to, żeśmy stali. I trzeba też zwracać na to uwagę. Praca kierowcy tira jest dla specyficznych ludzi. Raczej według mnie, ja to tak widzę, że można popracować, powiedzmy, szczególnie na międzynarodówce, czy powiedzmy, gdzie ktoś jedzie na ileś tam tygodni. Można popracować kilka lat na zasadzie, że oszczędzać na wszystkim, gdzieś się tam dorobić czegoś i później albo zmienić pracę na lokalną, no wiadomo, dużo mniej płatną. To odnośnie zarobków, to tam w tych filmach następnych, powiedzmy, będzie seria taka, ile można zarobić. Na pewno jest to ciężka praca i nie polega na samej jeździe. Według wyobrażeń w większości ludzi, powiedzmy, którzy widzi na drogach takie ciężarówki, tak naprawdę jest to jedna z cięższych chyba, powiedzmy, prac. Może nie tyle fizycznie, że tak powiem, co psychicznie, która wykańcza przez dłuższy okres, jeżeli w takim środowisku stresowym, powiedzmy, na drogach, to na części ludzi na pewno wywrze to większy wpływ, na niektórych mniejszy. Warto samemu, ja jak to mówię, warto samemu spróbować. To była moja opinia na temat przedstawiona, powiedzmy, na własnych doświadczeniach i jakichś tam znajomych, powiedzmy, spotykanych na drodze. Także to było na tyle odnośnie pracy kierowcy tira. Dziękuję i pozdrawiam do następnych odcinków.